Ernest, w dzisiejszym odcinku, znaczy to jest w ogóle film na trochę inną rzecz, dlatego że pokazujemy, stary, jak budujemy rzeczy przed odcinkiem i tak dalej. I kupiłem coś niesamowitego, stary, bo znalazłem w sklepie kartonowy domek, który się składa i tworzy się z tego jakby buda. Zobacz, patrz, tylko to wsadzasz w to, nakładasz dach i masz skończony dom. Już? No właściwie tak. Co to jest? Jak znajdujecie halę, to nie walcie podczas nagrań w drzwi, bo to jest po prostu nam psuje nagrania, wiecie? Najlepiej w ogóle pójdźcie sobie gdzieś indziej. Dobra, kto tam stoi? Ernest, chodź tędy! To będzie przynajmniej łatwiej. Ej, zostawili coś przed halą, widziałem przez okno, patrz. Balon. Ej, stój! Stary, to nie są widzowie. Widzowie nigdy w życiu nam nie zostawili balona ani nic. Stary, kto zostawia czerwony balon i kogo nie było na nowej hali jeszcze? Wiktor? Nie, Wiktor był. Był. A. Stary, wiesz, kto zostawia te balony przy studzience na dodatek? Pennywise. O nie. Nigdy w życiu jeszcze nie mieliśmy czegoś takiego, w sensie. Ja zabieram ten balon w ogóle, bo jaram się. Ach. Dobra, chodź Ernest, idziemy. Okej. Okay. Dobra, stary. Dlatego, że nigdy nie było Pennywise'a, on może zostawiać na kratkach wiadomości. Ja wiem, że to jest najgłupszy pomysł, na jaki wpadłem, ale walisz te domki, zrobimy ten odcinek potem. Ty widziałeś, kto w bieki zostawił ten balon? Widziałem tylko szare takie getry na dole. I takie jakby taką sukienkę. Dobra, mamy drugi balon w takim razie. Co? Co to było? Nie słyszałem. Nagrywało się? Tak. To jak widzieliście, nie wiem czemu mi pani balon nagle i tu stary ktoś wszedł. Tu. A drzwi są zamknięte? Nie. Nie, otwarte. Ja nie mam klucza, dobra. Zamknę jakikolwiek w takim razie. Ej, ale jeżeli ktoś wszedł, to czemu chcesz się z nim zamykać? Jak uciekniemy? Dlatego, że my go złapiemy. Nie złapię Pennywise'a. Łukasz, już nie jesteśmy policją potworową do końca. O kurde, faktycznie tego nie było, więc już wypadliśmy z wprawy. Patrz, to jest ważne. Nie wiem, dlaczego to tu przyniosłem, ale stary, gdzieś tu może być jakaś informacja według mnie. No i jest balon oczywiście. Pennywise! Jeżeli to słyszysz, to ciebie spotka! Właśnie! O! No i co teraz? Boi się, co? Dobra, Ernest, dobra. Tak serio? To musimy go znaleźć, ale nic nie widziałem. Więc zostawiamy ten odcinek zbudowania i kminimy, jak złapać Pennywise'a. Może jest jakiś... Chodź, Ernest, na górę. Nie, na górze by się nie schował przecież. Stary, dużo osób się chowa na górze. W sensie mam takie wrażenie. Halo? Kto? No dobra. Tym razem się myliłem, tutaj nikogo nie ma. Trzymaj Ernest, wezmę łuk, strzałę. Ej, Łukasz. No? Bo ja zawsze zamykam ten składzik ze sprzętem i tam teraz było otwarte. A zapalone światło czy nie? Nie wiem gdzie, uciekłem szybko. Ty nie gasisz światła. Ernest. Żartuję, ja też nie gaszę. Nie, ej, mnie też dzisiaj nie było, a ty byłeś? Nie, no właśnie mówię ci, że nie. O kurde. Ja czekam. No dobra, sprawdzamy to w takim razie. A co jeżeli jest w środku? Stary, nie idźmy tam teraz. Dobra, no poczekaj. To zrobię tylko w takim razie trickshota szybkiego. Ej, do której beczki? Ernest. Kolejny balon. Tam jest kolejny balon i to z jakąś wiadomością do tego. Chodź Ernest, chcesz zobaczyć to. A potem sprawdzimy ten składzik, bo... Ej, tu jest kolejny balon. Co? Stary, patrz. Jeszcze nie było. Ej, czyli miałeś rację, że w składziku. Dobra. Czekaj. Chodźcie do tego balona, bo tu jest jakaś karteczka. Jest tam coś, Ernest? Tak, tam mam. Dobra. Zniknął. Balon zniknął. Ej, w ogóle te balony same pękają. Na dworze mi pękł. Teraz jak szedłem, co włączyłeś kamerę, ledwo, co też mi pękł balon. Tak, to prawda. Teraz trzeci raz i to jest... Patrz. Jestem w środku. PNNWS. Pennywise, w skrócie. Jestem w środku już? Ej, przed chwilą tu wyleciał balon i są drzwi otwarte w pomieszczeniu, do którego nie mamy wejść. Ej, przecież tam są podziemia hali. Ej, patrz, o są nie. Uchylone. Nie ma... Co jest? On tam jest. I zamknął? Na klucz. Zamknął. Cicho, słyszysz to?
Coś tak stukało przed chwilą. Ej, patrz, kolejny balon. W takim razie bierzemy obydwa. Wiemy, że on jest w środku, tak? No. Czyli mamy spokój tutaj właściwie na tej chyba, chacie. Że jest tam tajny... Nie wiem, ale może wyjść dołem, stary, poza halą i tak dalej, nie? Teraz. A czy mamy wentylację jakieś? Szyby? Stary, nie wiemy do końca, gdzie prowadzi tam ten pokój i co jest za tymi drzwiami. Nikt z nas tam nie wchodził. Co jeżeli ten pokój prowadzi do tego pokoju ze szkłem? Jeżeli przejście prowadzi tak... Tutaj... Widziałeś go, tak? Jest tam. Ej, mamy okazję go teraz złapać, jeżeli tam nie ma żadnego przejścia do innego pokoju. Ej, czemu tu jest pusto? Co, gdzie on jest? Sprawdź drzwi od razu za drzwiami. Pusto, nikogo nie ma. Może uciekł oknem. Nie, to się... Nie jest, czekaj. To okno się nie otwiera. Patrz. Chyba. Nawet nie da się. Kurde. O stary, jest problem, jest gdzieś przejście. No. O którym my zupełnie nie wiemy. Zobacz. Ale jak się ta... Nie wiem, cała ściana się wysuwa w prawo? Nie, chyba nie. Ej, jeżeli on wyszedł z tamtego pomieszczenia, wszedł do tego, to znaczy, że teraz z powrotem jest w tym pokoju, do którego chodzić nie możemy. Tak. Zobaczmy, czy jest otwarte, ale szybko, chodź. Dobra, chodźcie szybko w takim razie. Nie, jest puste. Ej. Ta hala jest tak ogromna, że godzinami może uciekać. Znowu wyszedł tym samym wyjście. O co chodzi? Stary, przecież ta ściana się nie przesuwa w ogóle. Nie mam pojęcia. Czy to oznacza, że... O, nie no, chwila. On wie więcej. On musiał być przed nami w takim razie na tej hali i może ją projektował. I on zna wszystkie zakamarki. Co nam da... Dobra, idę stąd. Ja nie chcę tutaj być. Chodź. Co robimy? Nie wiem, siadaj w domku! Dobra, Ernest, Pennywise, ja nie znam go w ogóle, bo nie było takiej postaci wcześniej. Czy on na czymś jeździł, czy on coś lubił, czy w ogóle... Co on lubi? On lubi strach. A nie był przypadkiem, że on na jakimś rowerku jeździł, czy czymś? Ja nie wiem, nie znam go aż tak. Mam pomysł! Jedźmy do sklepu. I tak on był tu zawsze, więc nie musimy się bać o halę. I kupimy mu hulajnogę, żeby się bawił i tym go jakby podkusimy, stary, żeby go złapać. Dobra, okej. Okay. Dobra, jedziemy, chodź się, ale po cichu. Gdzieś tu jest. Gdzie? On zna takie przejścia, że my nawet nie wiemy, o co chodzi. A, i może tą studzienkę odłożę w końcu, wiesz? Bo chyba nie jest nasza. Trzymaj raz piłkę, a jedę po studzienkę. O Jezu, jakie to jest ciężkie. Czemu Pennywise to robi? To jest Pennywise. Wiem, Ernest. Dobra, ej, jakie to jest ciężkie. Pamiętajcie, chłopaki, że klucze są w środku, nie zważajcie tylko. Okej. Okay. Dobra. Ej, chłopaki. Jaja se robicie? Oż, kurde. Chłopaki, mówiłem, uważajcie na klucze. Ale teraz nie jest to ważne, bo i tak musimy tutaj wrócić. Siadamy, stary. I jedziemy kupić tą hulajnogę czy ten rowerek w ogóle. Zaraz wracamy. Nie no, Miłosz, musisz zostać, bo jeżeli nam coś ukradnie i wyniesie, to wiesz jak będzie. No dobra, ale wracajcie szybko, dobra? Dobra, poradzisz sobie. Dobra. Jest. Chodźcie szybko. Dobra, Miłosz. Stary Jezu, dobrze, że już jesteście. Co się działo? Zupełnie nic. A, czyli po prostu marzłeś na dworze. Stary, kupiliśmy coś genialnego, chodź. Kupiliśmy mu zamiast rowerku. Stary, zobaczyłem w necie zdjęcie Pennywise'a na hulajnodze i ponoć jak podłożysz to pod jego drzwi, on będzie na tym jeździł. Dosłownie wyjdzie i zacznie się tym bawić. Więc chowamy się na antresoli i zobaczymy, czy naprawdę to działa. Ej, zobaczcie, to są te dwa balony, które ja miałem. Albo w ogóle nie te dwa, które ja miałem. Chodźcie, musimy to złożyć. Ej, Ernest, nie wchodź tam. Zamknij te drzwi i chodź tu. Musimy szybko to złożyć. Sprawdźcie go w tym pokoju najpierw. Dobra, sprawdźcie go w tym pokoju. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Takie coś kupiłem. Dobra, teraz musimy to jakoś zrobić w ten sposób, żeby to... Wiesz, my musimy iść na górę w ogóle. I stary patrzeć z góry i patrzeć na to, czy on to bierze i na to jeździ. Dobra. Trzymaj to. Myślisz, że mu
że wystarczy to? Nie no, trzeba złożyć, nie. Inaczej się nie zainteresuje. Poczekaj, sprawdzę. Dobra, ale trzymaj. Ernest, ta kolejna noga jest kompletnie do dupy, ale z drugiej strony... Ej, działa. Ale on takie lubi, kojarzy mu się z dziećmi, które męczył. Dobra, to w takim razie zróbmy swój plan i podłóżmy mu to pod drzwi i zobaczmy w ogóle, co się na hali stało w tym czasie. Tritsus, jesteśmy gotowi, tylko zobaczmy, co się na hali zmieniło w tym czasie. Zgasił światło. To na pewno. Jak tu jest mrocznie i cicho? Może go już nie ma. Idealnie. Ej, ale cicho. Zostawmy to światło. Ej, drzwi są uchylone. Zobaczcie. Patrzymy do środka, czy nie? Nie. Nie patrzymy. Zostawmy to tutaj. I szybko uciekamy na górę. Serio, chodźcie szybko. W sumie bardzo ciężkie. Tak nas prawie zauważy. Chodźcie, no szybko, Jezu. Okej. Okay. Ej, to jest on! Chodź, szybko, szybko, szybko. Siadaj, Ernest, tak naprawdę. Ej, a ja mogę? Patrz. Ernest, wysiadaj z samochodu, wysiadaj! Hej, Bęcwale! W ten weekend warto się trochę rozejrzeć, zamiast ślepo biec przed siebie, a to drugie zawsze możesz odłożyć na później. I taka jest informacja w Shakes and Feature, którą nam podają. Co więcej, w mieście otworzył się magiczny portal. Magiczny portal? Chyba chodzi o to właśnie. Helevator witacie każdego dnia, czyli gra, gdzie wygrywacie do momentu, jaki macie poziom. Po prostu testujecie, czy dobrze wam szło przez cały czas, czy po prostu jesteście fajni, czy nie jesteście. No ja jestem na poziomie fajności takim, że wygrywam 20 walk, załóżmy. No to nie jestem za fajny, ale zobaczcie na przykład. Jestem fajny i dostanę zaraz nagrodę za to, że wygrywam z nimi. Helevator polega na tym, że macie 500 postaci, które musicie pobić. I dostajecie super nagrody pomiędzy, bo tam bodajże co 10 level, tak mi się wydaje. Chociaż sprawdzimy to zaraz. Jeżeli wygracie, dostajecie różnego rodzaju tam itemki, dzięki którym jesteście najlepsi. Jednym słowem, zajebista gra. Ja lubię akurat sobie poklikać w to, więc sprawdźmy, jaką nagrodę tym razem dostanę, jak wygram tutaj. 90 drewna, ok, wszystko po drodze jest mi przydatne, dlatego że muszę zbudować twierdzę. By the way, to muszę zaraz wrócić do twierdzy, ponieważ tam się rozwijamy. A teraz nowa nagroda. Udało ci się zebrać dość piekielnych żetonów, aby zdobyć nagrodę. Mamy dość piekielnych żetonów, aby otrzymać torebkę. I trochę siana. Mamy 33 tysiące siana z ostatniego odcinka, a wiecie, jak jest ciężko je zdobyć. W takim razie walczymy dalej. I zaraz zobaczymy, co nam to da. Jeszcze potrzebujemy więcej leveli. Ale wiecie, żeby nie było tak miło, to potem to szybko rusza niestety. Więc to jest tak, że wiecie, ja teraz wygrywam i jest git, bo myślicie, że mam wielki poziom, ale w praktyce patrzcie, jak szybko schodzi już po lewej stronie. O, kolejny. No nie, to już dobrze poszło. W takim razie no zależy, kto jaki ma atak naprawdę, jaka ta postać ma atak i jak mocna jest. Wtedy będę mógł ją zbić na kwaśne jabłko i wygrać swoje nagrody jak teraz. Tu nie była nagroda wcale. Poziom 72. Jest! Czyli zdobyliśmy teraz pudełko. Wcześniej jakieś opakowanie na jedzonko, tutaj kryształ, pudełko, coś takiego, fajnie. Idziemy do gabinetu magii i szybko dajemy sobie siłę po prostu. Tak, tak, inteligencja. I wracamy do tych. Zawalczymy za jeden. I wygraliśmy, jest! Mieliśmy 100 życia, chyba zostało 2. No dobra, tutaj już nic nie zdobędziemy, mamy 635 monet. Tak samo w gabinecie magii mamy wszystko, co trzeba. Przedłużamy gryfosmoka, bo mam trochę pieniędzy.
I przedłużając grypę smoka, tak jak widzicie, jak kupujecie grzybki, oczywiście nie szkoda wam pieniędzy, zdobywacie bardzo, bardzo dużo monet. Poziom 44. Jeszcze 6 i bym otrzymał jakąś fajną nagrodę. Ale nie w tym odcinku. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę od suba. Nice! I do zobaczenia w kolejnym filmie.